Wybraliśmy to miejsce dzisiaj na konferencję prasową, żeby zainaugurować swoją kampanię bezpośrednią. Codziennie spotkacie nas, mieszkańcy spotkają nas na przystankach autobusowych. Będziemy pukać od drzwi do drzwi, będziemy stać pod sklepami w miejscach, gdzie jest duży ruch. I będziemy rozmawiać z mieszkańcami miasta Opola o tym, co do tej pory dobrego się zdarzyło w mieście i o planach na przyszłość. Będziemy wysłuchiwać propozycji, oczywiście w kolejnej kadencji miasta Opola. Jeżeli będzie taka decyzja naszych mieszkańców, będziemy starali się te wszystkie postulaty i pomysły zrealizować. Ale dla nas to miejsce jest bardzo ważne. Przygotowaliśmy tutaj takie plakaty na inaugurację kampanii. To zdjęcie... To oczywiście zdjęcie przerobione w sztucznej inteligencji, ale w oparciu o zdjęcie z naszej kampanii wyborczej sprzed 5,5 roku. Również wspólnie z Alą Wiśniewską prowadziliśmy kampanię, spotykaliśmy się z ludźmi, rozmawialiśmy na przystankach, często od bardzo, bardzo wczesnych godzin porannych. Za to nas mieszkańcy miasta nagrodzili. Zostaliśmy wspólnie z Alą wybrani radnymi miasta Opola. I z naszego doświadczenia wynika, że to jest najlepsza, najbardziej skuteczna metoda. Wychodzimy do mieszkańców naprzeciw, tutaj nawet czasami w drodze do pracy, do szkoły, w drodze na różnego rodzaju zajęcia. Zamienimy nawet kilka zdań. Wiemy to, co mieszkańców boli, co chcieliby zmienić w swoim mieście i my te pomysły, te propozycje staramy się wdrożyć w życie. Więc powtarzamy sposób prowadzenia kampanii. Jesteśmy tutaj na Chabrach, na przystanku. To zdjęcie było też robione dokładnie na tym przystanku 5,5 roku temu, więc cieszymy się. Miejsce pierwsze, miejsce trzecie. Tak samo było 5 lat temu, tak samo jest dzisiaj. Więc robimy swoje, będziemy ciężko pracować i pokazywać nasze dokonania z ostatniej kadencji i plany oczywiście na kadencję kolejną. Dzień dobry. Wracamy jako superbohaterowie poranków, bo jesteśmy takimi superbohaterami poranka i czekamy na mieszkańców już od rana. Podczas tej kampanii wyborczej będzie nas można spotkać, wypić kawę, herbatę, poczęstować się cukierkiem. Mamy też program, o którym będziemy mówić właśnie na ten okręg wyborczy, plany na kolejną kadencję, ale też jesteśmy otwarci oczywiście na sugestie mieszkańców, na rozmowy, na potrzeby. Chcemy się spotykać, chcemy rozmawiać, więc tych akcji z naszej strony będzie dużo. Dzisiaj jest dokładnie miesiąc do wyborów, do tego, kiedy Państwo, mieszkańcy będą mogli oddać głos, wybrać swoich kandydatów i my chcemy przez ten miesiąc pokazać, że właśnie warto jest na nas zagłosować. Najważniejsza też jest ta współpraca, która trwa od wielu, wielu lat. Ja i Piotr, mimo że startujemy z tego samego okręgu, z tej samej listy, wspieramy się, wspólnie prowadzimy tą kampanię i wspólnie też odpowiadamy na te potrzeby mieszkańców. Wydaje mi się, że taka współpraca i budowanie takich sojuszy i takich relacji jest szczególnie ważne, bo ma to benefit po prostu dla mieszkańców i dla miasta. Więc my tutaj wspólnie działamy razem, inaugurujemy też to nasze działanie, no i z takim lekkim wzruszeniem wracamy do tego, co było 5,5 roku temu. Także zachęcamy do rozmów z nami, do podchodzenia do nas, do kawy, do herbaty, albo do pomachania nam z autobusu MZK. Jeżeli chodzi tutaj o tą dzielnicę, ona jest bardzo duża, bardzo duży okręg, bo mamy i Chabry, i osiedle AK, i nowe przyłączone Opole. Jeżeli mówimy o przyłączonych częściach miasta, to tutaj sprawy Czarnowąs, czyli Plac Zabaw, to są tematy... Remiza. To są tematy, które są do domknięcia w przyszłej kadencji, bo tutaj to też wynika bezpośrednio z głosu mieszkańców. Jeżeli chodzi tutaj o Chabry, o osiedle AK, jest dużo postulatów dotyczących przede wszystkim dróg, miejsc parkingowych, rzeczy, których mieszkańcy też widzą na co dzień. Natomiast jest to polepszenie również infrastruktury sportowej, wsparcie szkół w działaniach, więc tutaj te tematy, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców. My też mamy te rzeczy wypisane u nas na stronach punkt po punkcie konkretnie, bo to też jest tak, że rzeczy, które się zadziały, one potrzebują wsparcia, opieki, kontynuacji, więc to też nie jest tak, że mamy część tematów załatwionych, takich jak na przykład przedłużenie linii MZK. To było tuż na początku tej kadencji, żeby autobus tutaj na przykład z Chabrów dojechał do centrum handlowego Turawa Park, tak? Więc tutaj to są rzeczy, które zostały
zostały załatwione, ale też mamy na uwadze to, żeby patrzeć na te postulaty mieszkańców dotyczące na przykład komunikacji miejskiej.